Witam serdecznie. To bardzo ważne posiedzenie Parlamentu. Po pierwsze, odwiedził Parlament Europejski po 25 latach, po pobycie Jana Pawła II w Strasburgu, papież Franciszek. Wygłosił przemówienie, bardzo gorąco i żywo przyjęte, w którym powiedział o słabościach Europy, o starzeniu się Europy, o braku idei, ale zarazem powiedział o tym, że Europa to rodzina narodów, że ma bardzo bogatą tożsamość i że nie powinna być zamknięta na resztę świata, na migrantów, na tych, którzy chcą tutaj być, żeby ratować swoje życie i żeby cieszyć się tymi wartościami, którymi Europa jednak cieszy się. To było ważne posiedzenie, bo działo się dużo merytorycznych rzeczy. Wygłosiłem przemówienie na temat oceny skutków regulacji, walcząc o to, żeby z oceny skutków regulacji Komisja Europejska nie wyrzucała wpływu regulacji na małe przedsiębiorstwa, bo tutaj czujemy największy ciężar, który ogranicza rozwój małych przedsiębiorstw, jeśli mamy nadmiar przepisów, nadmiar obciążeń administracyjnych. Wydaje się, że rezolucja, która zmierza w tym kierunku, wsparta także przez inne grupy polityczne, będzie ważnym sygnałem dla Timmermansa, odpowiedzialnego w komisji za te sprawy, żeby wziąć się do roboty. Wygłaszałem także przemówienie na temat migracji. To jest ten temat, o którym mówił również papież, mówiąc, że nie może być Morze Śródziemne wielkim cmentarzyskiem. Ja w swoim przemówieniu dodałem, że symbolicznie nie chciałbym, żeby kiedykolwiek Morze Czarne stało się cmentarzyskiem, wtedy kiedy pod presją autorytaryzmu, pod presją Rosji ludzie będą mieli poczucie utraty wolności w krajach Partnerstwa Wschodniego. Ale mówiąc o migracjach, mówiłem o potrzebie nowej polityki europejskiej w sprawie migracji, dalekosiężnej, otwartej na to, żeby wszystkie kraje brały w niej udział, ale żeby także nie zniechęcać tych, którzy tutaj przyjeżdżają, nadmiarem przepisów i nadmiarem obciążeń administracyjnych. Europa musi być otwarta na tych, którzy tutaj poszukują pracy legalnie i wszystkie kraje w tej sprawie muszą współpracować i brać na siebie różne obciążenia razem. Ale Europa musi być też otwarta na tych, którzy tutaj szukają wolności, uciekając przed przemocą. I te programy azylanckie muszą być dostępne i nie mogą być biurokratyczne. Zabieram także głos w dyskusji na temat jednolitego rynku cyfrowego. To ważna rezolucja, bo ona przypomni Komisji, że jednolity rynek cyfrowy w Europie to jedno z najważniejszych zadań po to, żebyśmy mieli Europę naprawdę konkurencyjną z resztą świata. I te rzeczy, które tam są wskazane, potrzeba zmian w prawie autorskim, potrzeba dostępu do internetu, potrzeba nowych rozwiązań w ochronie prywatności, te, nad którymi już lata pracujemy. To wszystko są ważne rzeczy, ale także w tej rezolucji znalazły się punkty dotyczące wyszukiwarek, i chcemy, żeby rozdzielić pracę wyszukiwarek od tego, że pokazują się tam nieustannie reklamy, przekierowania do różnych rzeczy, których być może nie chcemy oglądać. To musi być wybór dla użytkownika. Zarazem nie chcemy, żeby na siłę dzielono tego, który ma najsilniejszą w Europie wyszukiwarkę, myślę o Google'u. Powinien podlegać jego działania wszystkim analizom oceniającym konkurencyjność, ale pomysłu biznesowego na to, żeby z wyszukiwarką łączyć jakieś inne usługi, nie można na siłę forsować. Dyskusja jest ostra, ale myślę, że dzięki temu nasze myślenie o sprawach cyfrowych jest coraz wyraźniejsze. Dzisiaj powstała także intergrupa, czyli takie ciało, które zrzesza przedstawicieli różnych komisji, różnych narodowości i różnych frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Intergrupa zajmująca się agendą cyfrową. Jestem w czwórce osób, które tą grupą będą kierowały. Czuję się zaszczycony. Pracy na pewno będzie dużo. A także na tym posiedzeniu, strasznie ono jest bogate, Komisja przedstawiła swój projekt wielkiego pakietu na 315 miliardów euro,
tego pakietu, który ma ożywić inwestycje strategiczne. I to jest dobry pakiet, bo on używa pieniędzy publicznych europejskich po to, żeby zachęcić biznes do wkładania pieniędzy, przedsięwzięcia dla innowacji, dla rozwoju gospodarczego. Z tych 20 paru miliardów euro ma powstać przeszło 300 miliardów, 315 miliardów możliwych kredytów i pożyczek dla różnego rodzaju firm. Dobrze pomyślane rozwiązanie finansowe. A więc bogate posiedzenie strasburskie i dużo do przemyśleń. Wszystko na stronie mojej internetowej, na Facebooku. Dokładniej możecie znaleźć w różnych linkach.